gotowa, a ostatnio wyszedł mi kabaret kompletnie niezamierzony. Śpiewałam właśnie u Bartka na festiwalu Jam w lesie. I publiczność tak się strasznie zaśmiewała, że ja byłam pewna, że to jednak nie, ten śmiech nie koresponduje. Coś się działo za moimi plecami. Ja myślę, bo to się zaczynał festiwal, co oni tam wieszają, gołą babę, nie wiem. No bo wiecie, ryki na publiczności. Posłuchajcie, piosenka no śmieszna, ale bez przesady. A po prostu ja nie wiem. A się okazało, że nie wiem, konserwatorek, to był Bartek, wkręcał żarówkę. Tak korespondował, tak? To o to chodziło, że on kręcał żarówkę i korespondował z tym... Chodziło o to, że nie mieliśmy takiego fajnego oświetlenia jak tutaj. I mieliśmy tylko albo bardzo mocne, jarzeniowe oświetlenie, albo były miejsca na żarówki, ale były poprzepalane. No i dogadałem się tam z konserwatorem, że wkręcimy, ale on zaczął wkręcać za Asią i to było bez sensu, bo ona była od tyłu podświetlona, ale nie była widoczna. Więc to wyglądało tak, że on wchodził tam gdzieś tam na drabinę, że na coś się wkręcał, a ja szedłem za nim i wykręcałem. Po prostu dwa kochasie odwalały jakąś robotę dziwną, a piosenkarka tak patrzy, o co chodzi, skończy tą piosenkę, nie skończy. I wyszedł po prostu kabaret niezamierzony. No ale... Ale posłuchajcie, to Justyna nie dedyktuje, bo wiem, że lubi.